Naszym gościem w ramach Wieruszowskich Praw Wyborów jest dzisiaj poseł, który reprezentuje Komitet Konfederacja, pan Robert Winnicki. Dzień dobry, witam serdecznie. Długo się jechało do Wieruszowa? No, 2 godzinki żeśmy jechali, bardzo dobra droga. O 6 rano wystartowaliśmy z Warszawy, także rozwieźliśmy po komisjach roll-upy, rozdajemy ulotki, atmosfera świetna, pogoda dopisuje, także... Co skłoniło pana osobiście, aby tutaj przyjechać właśnie i wziąć udział w głosowaniu? To niewielkie miasto, około 13 tysięcy wyborców. Ta próba może być udana, może być nieudana. To jest taka jedna wielka niewiadoma, prawda, dzisiaj? To jest niewiadoma, natomiast zawsze trzeba walczyć, pokazać się ludziom, spotkać się. Zresztą przychodziliśmy tutaj, nagle przychodzi pan, który jest mieszkańcem, mówi: o, będę na was głosował, dajcie ulotek, dajcie flagę. I poszedł na miasto sam rozdawać ulotki, flagę nieść. Także spotkanie takich ludzi, takich sympatyków, no my mamy 1 do 100 środki w porównaniu do PiS-u, Platformy czy innych partii, ale mamy ten entuzjazm, jesteśmy jedynym komitetem antysystemowym i to sprawia, że niesie nas entuzjazm ludzi. Co może właśnie Konfederacja zaproponować, czym może sobie zaskarbić no, przychylność przyszłych wyborców? Te wybory już za tydzień, czasu coraz mniej, a wyścig wyborczy trwa cały czas. Przede wszystkim my chcemy państwa prostego, jasnego, oczywistego. Państwa, które mniej zabiera w podatkach, dlatego chcemy zlikwidować PIT. On nie jest potrzebny, wzrost konsumpcji zrównoważy nam wpływy do budżetu. Chcemy, żeby ZUS był dobrowolny. To znaczy, zwłaszcza dla młodych roczników, tych, którzy wchodzą, żeby nie obciążać ZUS-em. Nie tak jak mówi PSL, tylko dla wszystkich dobrowolny, tak? I chcemy też, żeby przedsiębiorcy mieli łatwiej. Chcemy, żeby przedsiębiorcy mieli łatwiej, ponieważ to oni 70% wytwarzają PKB, 60% ludzi zatrudniają, ci mali, średni i mali przedsiębiorcy. Oni dzisiaj ich się dociska, dzisiaj im się ładuje kolejne regulacje. My mamy pakiet polskiego przedsiębiorcy, no i też mamy oczywiście jasną agendę w sprawach oczywistych. Dosyć polityki zagranicznej na kolanach, czy wobec Moskwy, czy wobec Berlina, czy wobec Waszyngtonu, czy wobec Tel Awiwu. Chcemy jasnej, zdecydowanej polityki państwa suwerennego. No i chcemy też wykopać tęczowych z przestrzeni publicznej. Ostatnio głośno było o was w związku z nieopublikowaniem wyników sondażowych przez Telewizję Polską. Jak skomentuje pan ten materiał? No i to wszystko, co się wokół tego działo później, te tłumaczenia różne. Państwo są telewizją, portalem internetowym, prawda? Więc jedno hasło. Chcesz prawdy, szukaj w internecie, wyłącz telewizor. Chcesz wiedzieć więcej, wyłącz telewizor. Telewizja kłamie, a już telewizja publiczna kłamie na potęgę, jest telewizją totalnie rządową i naprawdę, no, oglądanie jej tylko zaciemnia obraz, a nie rozjaśnia. Dlatego apelujemy do wszystkich, wyłączcie telewizor, szukajcie informacji o Konfederacji w internecie. A Konfederacja jest dziś na Wieruszowskim Rynku. Tyle pan poseł Robert Winnicki. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. A my zapraszamy do bezpośrednich rozmów tutaj, do spotkań. Oczywiście jest nasza kandydatka, świetny numer 1, Izabela Walczak w tym okręgu. Są inni kandydaci z tego okręgu. Zapraszamy serdecznie do rozmów. Dziękuję jeszcze raz.